siebie. Wiem, że w życiu nic innego już nie zrobię. When I think about you, my feelings can't explain. Why after all this time, my feelings can't explain. When I think about you, my feelings can't explain. Why after all this time. Psina? A, tak. Ojoj. To jest tester kulek. Tak. Lepszy, tak? Zdecydowanie. O, i z koneweczki. Umie rozpoznać dobrą kulkę. Tak. Lubię być kamerowany. Proszę, jaka łajba stoi. Łajba z tyłu ponton. Łajba czeka na swoje przeznaczenie. Jeszcze nie ruszyła w to. Proszę. Czekam, aż ja się mnie na sandacza zaprosi. No właśnie. Tylko nie ta smażona. O, już pachnie. O, ktoś tu kukuryczkę fermentuje. Fermentowana. Tak z tyłu za garażem jest fermentowana. Proszę bardzo. A tu jest taka moja... Magiczne miejsce Janka. To się magiczne, no. Zobaczcie, wszystko z drewna. Ach, 300-letnie drewno sprowadzane z Włoch. No, włoskie. Zobaczcie. Tam jest bałagan. Tam są kulki. To jest wszystko szczynki. Kulki się suszą. Jakieś kamienie, słyszę kamienie. Kamienie, bo ja mam kulki takie, wiesz. Co to za kulki? Bez konserwantów, bez niczego. Jakaś tak w ogóle nie pachnie. No w ogóle nie samym miksem, nie? W ogóle nie pachnie, ale zobaczysz, jak ta kulka, jak ją do wody wrzucisz. Tak, o tutaj nie ma chemii. W tych kulkach tu w zasadzie wszystko są miksy. Jest galeria piękna. Mam kilka jakichś takich zdjęć. A tą rybę pamiętam. Tą rybę też pamiętam. A to świeże są zdjęcia, wcale nie są już takie stare. No tak. A nie masz 30 tutaj powieszone? Nie mam, akurat. O. Nie mam. Najważniejsze rzeczy do robienia kulek. Dobra, maszyna jedna, druga, ta wyciskarka jest, to jest rewelacja. To jest, bo kiedyś było... Podmaszynowo wszystko. To jest super, nie? To wiesz, rzucasz tu ciasto całe, wiesz, i to się tak jak ten, i wychodzą ci kulki. Bez, wiesz, bez otwierania, bez niczego, cały czas tylko... Pełny automat. Super to jest. I tam masz do ciacha. Proszę? Do ciacha to jest wszystko. No i to jest maszyna. To nie jest taka duża, ile tu kilo wchodzi? No czy ja tu robię tak na raz to około 20-25 jajek, nie? Tyle ciasto robię na raz. 3 kilo nie? Pewnie wyjdzie. 3-4 kilo, nie? Parowar. No i parowar, i parownik, a parownik... To jest na gaz normalnie? Tak, butla, tu mam akurat ten i tutaj, wiesz, podkładam to. Paruję tu kulki, ale dodatkowo jak mam dużą ilość kukurydzy robić, to ostatnio robiłem dotąd kukurydzy, właśnie tą kukurydzę z tyłu fermentuję. A to są jakieś komponenty? Świeża. No generalnie wszędzie są komponenty, są miksy, tu są bazy, tam są mączki. No, patrz, ile ja się tego mam. Wszędzie są tam. Magia. Dodatki. No a tu mam. A tu może odsłonię. Swoje kukurydze. Ja coś czuję, że tu na tym ciepełku. Jakie bąbelki. No to jest. Same smakołyki. No i to jest kukurydza. Zobaczcie. I to jest kukurydza taka, która jest robiona tylko na Coca-Coli cukrze. A tu mam dwie takie eksperymentalne kukurydze, gdzie są dodane drożdże paszowe. Z tym to się można upić. Ale to są dopiero świeże. Tam coś a tu są drożdże paszowe dodane, dlatego ta fermentacja tu przebiega dosyć intensywniej. Sprawnie leci. No. Zapach jest dobry. Kozaczek. Czekamy na dobry wyjazd. Elegancko i lecimy. Zobaczyliście wszystko. Jest i pieseł. Co tam psina? Wstaniesz sam, czy nie wstaniesz? Z trawy wstanie. Dobra. Zamykamy produkcję i lecimy na rybę. Bo jesteśmy już po jajecznicy i teraz Jasiu powiedział, że co będzie? Będzie rola. Teraz będzie branie, bo Jasiu pije kawę. Więc... Zazwyczaj tak w połowie mam branko. No ale wieje tak jak chciałeś, już nie ma żadnej wymówki. Nie ma. W tej chwili pokładam tylko nadzieję w tym, że te karpie znają mnie i przyjdą. Bo jak nie, to przerzucam się na spinning.
Ja też, idziemy na sandacza. Idziemy na sandacza, tak jest. Idziemy pić kawę. Odbijemy łódkę i jedziemy. Ja też mam. Tak to wygląda. No siedzimy już. No. Sobie prawie dobę. Prawie dobę, tak. No, no nie, 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 jeszcze doby nie ma, ale... Bo blisko i w końcu konkretna rola, bo mieliśmy kilka takich... Kilka małych ryb. Małych ryb. 7-8 kilo karp. A w tej chwili takie branie było, znaczy wyglądało na grubę, no zobaczymy co. W nocy mieliśmy takie około 8 kilo, nie tak. Nagrywaliśmy, Jaś kazał wypuścić od razu, mówi, że taka ryba się... No nie, nie, to takie ryby się liczą, ale ta ryba też nie będzie za wielka, bo widzę, no, że... No, za łatwo idzie. Nie, nie, nie odchodzi ale... na bok. Idzie w lewo, a tu mówisz, wszystkie duże w prawo. A wszystkie duże w prawo idą, to już tak. Musisz żyłki przełożyć chyba, kij będziesz przekładał przez wszystkie żyłki. Po górę idzie, wiesz? Aha. No zobaczymy. No ale w każdym razie fajnie, żeby... No w końcu było takie branie, takie... Bo naprawdę, żeśmy byli zaniepokojeni, bo taki, taki wiatr jest taki naprawdę korzystny dla nas. Ale ja się powiedział, rzucić bliżej, rzuciliśmy dwa zestawy bliżej. Dwa zestawy mamy na 40 metrów od brzegu. Tak. Nie, to nie będzie, bo... Nie, 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 no ale może jakieś takie, wiesz, takie już... Na pewno nie takie jak... Liczę, że przynajmniej jakaś tam... Kupiło mi się za marker. Co, pod żyłkami jesteś? To no dobra, no chociaż jakaś... Jakaś akcja. Jakaś akcja była, bo tak branie było takie dosyć dynamiczne. Nie takie standardowe, takie pik-pik, tylko od razu. Pokaż, spróbujemy go namierzyć. A to było to z PV-ką rzucone, nie? A z PV-ką, tak, tak, tak. Deki tak, tak. Zmieszany z cytrusa. No dobra, spokojnie. Może przetrzymam tego, zobaczymy. Piątka? Może trochę więcej, ale nie ma jakiejś rewelacji. Rewelacji nie ma. Ale kij pięknie chodzi. Fajne nerki to jest. O, 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 zdenerwowałem się. Dlatego lubię te wędki, nie? Duże mięso. Odbije, odbije. On odcinek chodzi, ale za moment odbije. Jak znam. Tu jest ten rów taki dwumetrowy. Tak, tak, i one w tym rowie ładnie chodzą właśnie. O, ładny, taka koło dyszki, nie? Chyba nie. Nie ma? Ale za to taki łuskaty. No ładnie, taki ubarwiony. No ale dobra, no ale. Zobacz na kij, jak fajnie. Daje. Ten rów tutaj od razu jest tak, tak, one w tym rowie chodzą właśnie wzdłuż. Bo tu czują, czują, trochę wody mają pod sobą, także nad sobą.
Ale walka jest przed nim. Tak, mocne te ryby są. Strasznie mocne. No tak, przylądował. Kurduper, ale coś tam. No dobra, no jest. Od czegoś trzeba zacząć, no powoli, spokojnie. Bo zaczynamy naprawdę bardzo tak topornie. Pomału, pomału, ale już jest coraz więcej. No nie. Ale łuseczki masz liczne, tak. No. Tak, 7 kilo, 8 może. Ważne. Nie będziemy go ważyć przecież. Klasyk, warga dół. Dolna warga. Na sztywniaczka branie citrus cappuccino, przypon sztywny, fluorocarbon 50, haczyk musa, banan. Taki dłuższy przypon. No i dobra. Puszczamy wariata. O. Tyle frajdy nam sprawiłeś. Super. I co się stało? Siedzimy sobie, pijemy, rozmawiamy, znaczy herbatę i nagle co? I nagle znowu. Znowu rolę i znowu na ten kij z tego... Nawet nie wiem, czy godzinę był. No, dokładnie na ten sam kij, znowu jakieś branie. I to znowu na tą kawę? Tak, cappuccino. No nie wiem, to jest pora obiadowa jakaś czy coś. Ale super. Fajnie, bo teraz jak wiesz, podniosłem kij, to od razu jazda. Aha. Czyli wyjeżdżał. I pojechał w prawo. Ale teraz cofa w lewo, więc chyba nie. Według twojej teorii nie ma. No we mojej teorii powinien być nieco większy. Bo wszystkie ryby idą. Wszystkie większe ryby idą w prawo. Ale nie popuszczaj mu Adi. No nie, no co? Ale to jedzie, no. A jak jedzie? Co się dzieje? Stanął. Jak stanął? To jest właśnie dobra oznaka, bo ryba idzie w prawo i wszystkie ryby, te, które tu łowię, które są te większe, to znaczy mówię te powyżej, nie powiem jakie, bo zapeszę, idą właśnie w prawo. No nie wiem. Ale to chyba jeszcze nie jest to. Za lekko idzie, nie? To nie jest tak jakby... Ale jest ładna ryba. Cały czas żeśmy mówili o tym, że nie biorą, że nie chcą, że to tamto. A teraz jak wzięła, to mówimy, a za mała, za słaba. A, natura Polaka, cały czas narzekamy. A to już tak jest, ale super. Ważne, że coś się dzieje. Nie no, dzieje się, będzie się działo. Ja myślę, że to dopiero początki. Pracowaliśmy, zadęciliśmy, wszystko jest ok. Piękny kijek, szczytówka. Mm-hmm.
idzie w stronę Przemka. Nie, to nie szkodzi. On odbije, odbija. On dojdzie do brzegu, to on odbije. Tak, tak, on, to jest normalne. Spokojnie. O, 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 o. Co, znowu nam odkręca? O, nie chce się poddać. Nie chce, no. O, idzie górą, widzę go już tam. Dobra. Nie, to chyba... Jeden z tych mocniejszych, a nie największych. Chyba nie będzie. To. Ale to... Jest zabawa. Przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby złowić. Chodzi o to, żeby gonić. Gonimy, jest, gonimy, gonimy, to. Ale zobacz, coraz większe. Zaczęliśmy kiepsko. Ja myślę, że chyba musimy się przestawić bliżej jednak tego. No spokojnie. Nie mówią, że co, no, niektórzy mówią, że jak dalej, to większe ryby, a tu okazuje się, że... O, co za wariat. Ty, co on tam tak po górze? Pod spodem. Ty, a nie, jest to karp na pewno? Mam nadzieję, że nie szczupa. Taki dzikus. Dobra, idzie pod spodem. No i przekładanka będzie? No będzie. No to dobra. To jedziemy, przekładamy. No troszkę nisko mamy te szczytówki, powinniśmy je chyba mieć nieco wyżej. Byłoby łatwiej. Niestety. No albo wakledy, albo szczytówki nieco wyżej. No ale musimy sobie poradzić. Jest dzień, co innego w nocy. O! Już teraz będziemy, próbujemy go nagrać. W lewo. No już teraz to już mamy go tutaj. Co dalej? Jeszcze. Widzicie, jak ważny jest hamulec w kołowrotku karpiowym. W każdym. A się dlatego lubię dużo strzałówki mieć, bo zawsze już na tej strzałówce walka to jest. Aha, taka... Tak, trochę bezpieczniejsza. Nie, nawet psychicznie jesteś troszkę bardziej inaczej, lepiej nastawiony. Tak, no. tak, bo teraz już... A też ta strzałówka, ta 55, ta... Nasza, Territory Shock Leader. No. Że ciemnozielona, nie? Mówię tutaj... Do tej wody akurat, która no. nie jest akurat zbyt przeżroczysta, chyba nadaje się idealnie. Ale... Mocny. Idzie, no wie. Super. No jest zabawa. O, na pewno. O, ten rów, no bo w tym rowie te ryby dostałem takiegoś, nie? To jest bo tu jest taki odcinek rowu, taki gdzieś 1,5 metra, tu jest taki rów dwumetrowy, no może 1,80 m byśmy sprawdzali. I one tutaj dostają strzały. No i oni dostają też wzdłuż tego rowu, tak chodzą, że nawet jak tam dalej, tak jakoś w miarę możliwości się holuje, to tutaj no nie, tylko czują tą wodę i no, i... no i tyle, no i co? O, o, bawi się. Super. Adi, no pokaż nam go w końcu. Chciałbym. Ledkor jest. O, jest ledkor. O, nie, mój. O, jakie cel, o nie gruby mój. Młyn był, to nie? To nie. No, myślę, że jest już w końcu ta... Aha. Ta powyżej... No, dobra, nie będę nic mówił. Nic nie będę mówił. O, ale kolorowy, taki żółciutki. Jest, kurde, powyżej 15 musi być. Pierwsza powyżej 15, no nie jest to jakiś super sukces, ale... Ale... Przepraszam. Ale jak się pomylę, jak na tą wodę, to nie jest jakiś taki rewelacja, ale no chyba się nie pomylę. Oby nie. No to jest niesamowite, jak one przy brzegu tutaj czują ten dołek. Tak, bo skutać. Ten dołek tu jest rów i one tutaj tak dostają wody, tak dostają tej adrenaliny i siły. Skutecznie wykorzystuje. Super. No. Ale musisz przyznać, że zabawa jest przednia, nie? Yeah, 15, jest, spokojnie. Po dwie dychy może być. Jest spory, no. Może być dwójka. Nie, może dwójka nie, ale... Starasz tak... mi się go podebrać? No, chcesz? No, może, ale to nagrywa jedną ręką, wiesz. Dobra, spokojnie. Możemy go spróbować. Może być dwójka, ale... Nie, 20. Ale tak nie. Z 18 może być. Jest, znowu podbierak. Tak dobrze to chyba nie będzie, ale... Ale czemu nie? Tutaj wszystko jest możliwe. Ładnie, o! Z 15 na pewno.
Tak. Nie, już spokojnie. Już spokojnie. Ale ładna ryba. To już taka ryba godna tej wody. Pięknie. Trzymaj. Pokaż. Nie ma 20. 20. Pokaż, aż 15 jest. 15 jest, tak jak powiedziałem. No to co, oceniłem ją dobrze. Po walce. No dobra, ale ładna ryba. To jest nasza rybka. Ładna ryba, piękny golas. Zobaczcie, sztywniaczek. I znowu co? Cytrus. Nie, cytrus. Coca-Cola tylko. Cytrus z cappuccino. Cappuccino, no. A zobacz, też taki pocięty, nie? No tak, no. Zrobiliśmy troszkę dłuższego sztywniaka. Ale zobacz, mieliśmy kilka brań takich całkiem pustych, no, wyjazdów. W ogóle te ryby jednak są tutaj nauczone. Już tak nie biorą agresywnie. Wszystko zacięte dokładnie w kącik. Piękny w kącik dostał. No, a zobaczcie. Pokaż haczyk. Haczyk musa. Musa. Na sztywniaczku, na dirigu. Czwórka. Tak. Cytrus, kulturę plus cappuccino. I tak to wyglądało. Tutaj też na przegubie. Dobra, bierzemy to. I właśnie trzeba go z tego wyjąć. No ale w każdym razie walka fajna. O, jaka fajna łódka, bo jest taki charakterystyczny, nie? Aha, pojedyncza łódka. Tak. Jednouski. Jednouski banduta. Ale pysk taki dość duży, bym powiedział. Trochę tutaj dostał. Dobra, mamy tutaj. Tu jesteśmy z haczyka. Tak to właśnie wygląda. Zaraz go ważymy. Jasiu mówi, że koło 16 kilo. Jasiu mówi, że koło 15. Ja mówię, między 15. To piękna łuska. Między 15, nie, czyli od 13 do 15 tą wagę daje. Od 13 do 15 i... Mi się wydaje, że koło, no 15-16 bym dało. No. Ja mu od 13 do 15, więcej jak 15. I widzimy się, zaraz wam go pokażemy. 16,5 kilo udało się złowić w końcu. Jak udało się, to po prostu wypracowaliśmy, no, czekaliśmy na tą rybę i wydaje mi się, że to chyba nie jest największa ryba tego wyjazdu. Zobaczymy. Jest to pierwsza ryba, która... Ja się powiedział, U której Adi się uśmiechnął w tak. końcu. Nie, no coraz byłem szczęśliwy. Ja się powiedział, żeby spróbować bliżej łowić zestaw, nie wiem ile, może z 50 metrów, nawet nie wiem, czy no, było 50 40 metrów od brzegu. No, daleko nie fala... No. Daleko nie było wyników, bliżej spróbowaliśmy, no i zobaczcie. I są efekty. Super. No właśnie, chyba się dymy. Ładna ryba, dosyć mocna. Walczyła godnie. Także... O. Mocny cały czas. Walkę też już pewnie widzieliście. Super. Tak więc zobaczcie tą piękną rybę. Jedno łuski od Jasia. Tak, będzie. Piękny. Będzie znaczna ryba. No, śliczna, ale jaki silny, co? Takie rysy ma stare. Piękna ryba. Na sztywniaczka z rzutu, łowienie takie to jest coś pięknego. Cytrus kulturet w powłoszce z cappuccino. Ja się mi spodobała się ta kulka, bo często kawę piję. Ja mówię Coca-Cola. Piękna ryba, zobaczcie, niesamowity grzbiet. Hol niesamowity z rzutu. Ta jedna łuska. Tak, to jest to. Będzie znaczna ryba. No dobra, to co? Nie no to ja myślę, że jakbyś poszedł z nią do wody, do jej środowiska i ją wypuścił. O, spokojnie. Kawał ryby naprawdę. Czekaj sekundkę, jeszcze. Jeszcze byśmy ją... Ach. No. Już powoli nam się kręci. Zawsze pamiętajcie, jak jest ciepło, ciepła woda, żeby troszkę przetrzymać tą rybę, dotlenić. Ona niech dojdzie do siebie. A już i idzie ładnie. Pięknie pokazał grzbiecik jak rekin. Poszedł. Udało się. Pięknie. No to gratulacje, kolego. Coś mamy. Dzięki, Jasiu, lecimy dalej, teraz ty.
idzie, ale widzicie, idzie chyba mała. Lewo. Lewo. No. Sportowa ósemka. No, tak. No i teraz, żeby w tradycji stało się na coś, żeby można było przepowiedzieć, tak. Jak trzeba polać. Wszystkie ryby. Wszystkie duże ryby idą w prawo. A w lewo idą małe. I ta ryba idzie w lewo. I jestem 100% pewny, że ta ryba nie ma więcej jak 10 kg, może 5. To jest mała ryba. Żadna ryba duża nie chodziła w tą stronę. Nie kieruje się w płytkie, tylko kierują się większe w głębokie. Generalnie to nie jest tak, że akurat tam jest płytkie czy głębokie. No nie wiem, tak jakoś nauczone te ryby, ale zobacz, co się dzieje. Jesteśmy w stanie usiąść i... No. Skończysz herbatę. No. No właśnie. No. Kolor ten sam, to nawet z hamulca nie wyjedzie. Nie, to nie, to mała ryba. Mała, bo to, no, to może mieć tam 5-6 kilo, no ale... No ale... Trzeba ją też wyciągnąć i też... O, kijek, mój kijek ulubiony. Twój ulubiony kariudo. Kariudo. Pięknie się idzie. To jest to. Tak jak widzicie. Dwie wędki. Środkowe zostały, skrajne pojechały. Przyszła godzina i zaczęły się jakieś brania. Zachmurzone niebo. W ogóle takie dość ciemne te chmurki. Znaczy, pogoda chyba jest taka dobra. W ogóle naprawdę mamy dobry wiatr. Nie możemy narzekać. Trzeba chyba podbieraka w ogóle, nie mamy. A podbieraka. A nie, to jest nie, to te kurki. Tam właśnie, tam na dnie leżą te kurki i on, wiesz, tak się miotał, albo wypluł. Miał ryju, wiesz, i wypluł. No dobra, teraz jesteśmy profesjonalni z podbierakiem. Jasiu holuje. Małe ryby odchodzą w lewo, większe w prawo. 4-5 kg więcej nie ma. No tak jak mówiłem. Nie ma nawet 4 kg chyba. Nie ma. Ale jest, branie było. Ryba zaliczona. Prowadzona do podbierania. Super, dzięki. O. Musa numer 6. Ulubiony Jasia. No. W tym sezonie tak. Troszkę się to pokręcało, no. Generalnie bez żadnych to obciążniki, żeby się przeleżał obdarty. Ładnie wygląda. No dobra. I króciuteńki, przypomnę. Ile on może mieć? 12 centymetrów. Piękne łuseczki na środku. A jeszcze jest. No i jedziemy dalej. Thank you.
Świeżo po holu jesteśmy. Zobaczcie na to, co tutaj leży. Na tą piękność. Piękny grubas. Ja się już kiedyś miał tą rybę. Tak, nie, miał, ale wtedy miał chyba 17 czy 18 kilo. Mniejsza. W tej chwili ma prawie 20. Ile? 19800. 19800 trafiliśmy rybkę. Piękna ryba, zobaczcie, troszkę już pocięta, ale wielki pysk. Ale jaka walka, co? Walka. Ale niesamowita. No, piękna ryba, no. Branie z daleka. Wcześniej mieliśmy z bliska, teraz branie z daleka. Zaraz wam pokażemy ryby, ale coś niesamowitego, tak się cieszymy. Początek był ciężki. Ciężki, no. Ale końcówka dobra. Jasiek jest zadowolony. Tak miało być. Tak to wygląda. No dobra. Ale jeszcze nie koniec, to dopiero wiesz. Rozkręcamy się. Dopiero pół metek. Dobra, robimy go i zaraz wypuszczamy. Tak jak obiecywaliśmy, pokażemy wam rybkę. No to spróbujmy. Jeść. Piękny grubas. O. O. Piękny. 19800, pięknej, czystej wagi. Teraz dla odmiany branie na deki z cytrusem podpiętym kultur. Pokaż mi jego buzię z bliska. Już troszkę sesji zdjęciowej było, więc szybko, szybko go pokażemy. Piękny grubas, walka niesamowita. Niestety nie nagraliśmy, bo widzieliśmy, że duża ryba. No i wypuszczamy go. Prześliczny jest. O, wracaj do domku. Chodź, ja się pokażemy, jak jeszcze odpływa. Śliczny grubas. Piękny. No pokaż się jeszcze. Co za dzień? 16,5 i 19,800. I czerwone. To jeszcze nie koniec. Zobaczymy. Jasiu ma strzała. Ryba mu skacze niczym bas. Co? Co, branie masz? Nie. Idę cię nagrać. Teraz tu nie nagrywaj, nie, bez czapki, bez dzisiaj. Nie, taki mały target, pa. Ale wariat. A to malutki. Ale to całkiem poszedł. Mały. Taki tyci. No ale ty, ja bym pa. Co za bandyta. Co on to jest, taki dziwny ten karp? Ciemny taki. Coś tak. Tak, spokojnie.
nie? No i przypony nam już wyszły, bo kilka brań mieliśmy takich i zrobimy taki przypon dosyć szybki, często na nie głowę ostatnio, na fluokarbonie, także krótko, to jest niedługo się go robi. Haczyk musa, to tego używam, czwórka, szóstka, to zależy od... To zależy bardzo często od ryby, nie? Od tego jak one są pokute, jak zasysają, więc musicie sami sobie to jakby dobierać już według własnej wody, według własnych preferencji. Ten właśnie, to jest taki prosty, prosty ten zestaw, nie trzeba mieć specjalnie związać. Używam do tego tych takich zaczepów z krętlikiem, tych naszych. To od początku opowiadaj jeszcze, co robisz, nie? No, zakładam to na ten, przez oczko muszę to przełożyć. Tak. Czyli na początek ta szybko z łączka, tak, dajesz takiego agrafkę przez oczko haczyka, no. No. I teraz ją zabezpieczam, żeby ją zabezpieczyć w jakiś sposób, to właśnie używam naszych pozycjonerów. Czyli zwykły, normalny pozycjoner tak, do haczyka. To taką końcóweczkę trzeba obciąć tylko, bo ona jest taka... On ci będzie troszkę inną rolę spełniał, bo on zamiast pozycjonować będzie po prostu będzie zabezpieczał... Ale tak, no i jedno i drugie w zasadzie, bo jedno by zabezpieczał, będzie tą agrafkę i będzie robił ten odpowiedni kon. No i zabezpieczamy go w ten sposób. Jest to bardzo ciekawy przypon. Widziałem już u Jasia parę razy i widziałem też go w akcji. I skuteczny dosyć. No. I co, nakładasz go od haczyka, tak? Od ostrza. Tak, od ostrza. No. No po prostu trzeba go wciągnąć tu do góry. Co, on bezproblemowo tam sobie wchodzi? No. Troszkę siły trzeba użyć. No zależy jaki haczyk jest. Haczyk, no. Haczyk grubszy. Czy jak nam się tam gdzieś coś przebije źle, no tak jak w tej chwili, no. A teraz masz tą musę czwórkę, tak? Czy to jest haczyk numer 4? 4, tak. No to taki też już nie mały, nie? No nie jest mały. Taki akurat na duże ryby. No i w tej chwili mamy coś takiego. I naciągamy go. Naciągamy go całkiem na... Ale co, do końca tej agrafki? Do samego końca, tak. Złapię to kombinerkami po prostu tak. No właśnie widać, że to jest jednak, ta guma jest bardzo mocna i wytrzymała i po prostu można sobie pomóc tutaj kombinerkowi. Janek sobie tak pomaga. Chyba, że ktoś ma ręce jak Hulk i albo Pudzian i to może sobie to robić rękoma. I potem startować strongmana. No już mamy to prawie, że założone. O, coś takiego. I to się trzymało. No i mamy taki teraz, taki zestawik. I co dalej? No i teraz mamy wozło, co przygotowałem wcześniej z kółeczkiem. Wóz z kółeczkiem, ale krętnik też może być, prawda? Bo ludzie też robią. No, może być krętnik, może być kółeczkę. No ja mówię już taki, o takim prostym. A ty robisz jakie częściej? Z kółeczkiem czy z kółeczkiem? Z kółeczkiem robię częściej, dlatego że to jest bardziej proste. Ale to oczywiście, bo to i to się obraca, i to się obraca. No i zakładamy ten wóz tutaj. I zabezpieczamy go. Sinkersem. No takim naszym stoperkiem, połówkę. To trzeba zaznaczyć, że to jest tonący, nie? To jest tonący, no, taki stoper. Tonący. No ty akurat połówkę odcinasz po prostu sobie, nie? Tak, tak, odrywam tego połówkę, bo cały jest za duży. Cały jest za duży, nie? Widziałem tą prezentację tego przeponu, naprawdę wygląda bardzo fajnie się prezentuje na dnie. No i co najważniejsze, bardzo ładnie pnie ryby. No i nie ma za dużo roboty z nim, nie? Bo w zasadzie przypon mamy, znaczy przypon, haczyk już mamy zbrojony, gotowy, z włosem w ten sposób. I tak naprawdę teraz... No i fluorokarbon. Ty używasz akurat fluorokarbonu Prima, to jest chyba 0,40, tak? 40, tak. 40. Tak. Ja częściej 0,50 używam, ale tobie 40 też w zupełności wystarcza. No tak. Ale to też można zrobić na miękkie plecionce, nie? Nie musi być koniecznie sztywnia. Oczywiście, że może być. I można po haczyk też... jest obrotowy w koło. No właśnie. On się bardzo fajnie kręci, zachowuje z tego co widzę. Także tam zawsze się pozycjonuje na dolną wargę, nie? Bo zawsze się obróci. Nie ma możliwości, żeby się nie obrócił, jak go podniesie. No i tutaj taki węzeł. W zasadzie można zrobić to na dwa rodzaje, na przykład taki węzeł. Pokaż właśnie jakiego węzeł używasz. No, ja używam w zasadzie takiego. Takiego mocniejszego, no bo pewnie ludzie by chcieli po prostu używać to, takiego... Przekładam to raz. Raz przez oczko. Drugi raz. Drugi raz przez oczko. A, taką beczkę zrobisz, ja wiem chyba. Tak? No. O, i teraz... Obracasz. No, ale widzisz jak to robię. No, kółeczko widzę. Kółeczko i kółeczko i teraz to, i to o teraz... Okręcasz po 4-5 razy. Ale też i kółeczko i tak, fluorokarbon to wszystko razem, wszystko razem, tak. Żeby... No, 5 razy trzeba to odwrócić.
No i przełoży mi to filtr, prosto przez to oczko, które mam tu zostało. Czyli 5 razy okręcasz wokół wszystkiego. 4 zależy od 5-4 i przez można, oczko. Można 6. No i teraz zaciągamy. Nawilżasz trochę? Już sekundkę. Teoretycznie fluorokarbon zawsze powinniście nawilżać, dlatego że on po prostu potrafi się przepalić, nie? Zrobić tak zwanego przecinaka. No, Janek tutaj dość szybko to zrobił. Fajnie to wygląda. No, węzełek jest. Bardzo ładnie. No i teraz długość przypomnę. Jaką ty stosujesz? To wszystko zależy też od, nawet powiem, warunków jakichś takich. Jeżeli jest wiatr, na przykład jak dzisiaj mamy i trzeba rzucać, powiedzmy tam w granicach 100 metrów, to raczej przypomnę krótkie. W granicach, ja wiem, od 12-15 cm. Mhm. Do 18. Czyli krótkie. Krótkie raczej przypomnę. Robię krótkie, dlatego że powietrze one się lepiej zachowują, można dalej rzucić. A ja myślę, że tutaj przy tym gruncie, gdzie tu jest miękko dosyć, to tam długość przyponu nie ma jakiegoś większego znaczenia. Dokładnie. No i co? No i to już robimy. Odcinasz sobie. Odcinamy. No i robimy. To w zasadzie końcówkę to już każdy jak tam preferuje, czy chce, no, do krętlika, tak, czy do agrafki. Tak, tak, czy do agrafki, czy tego. Ja robię zawsze oczko, taką pętelkę. Troszkę inny. O, tak. Wracasz z powrotem? Tak, wracam z powrotem, potem tu owijam 3 razy czy 2 razy, nawet wystarczy. Janek ma takie dość bardzo mocno sprawdzone węzły. I tutaj do tego oczka wkładam, że węzeł jest, o, zaciągnięty. Oczywiście jeszcze trzeba zaciągnąć. Zaciągacz jeszcze. No i co? No. I przepon mamy gotowy. Przepon mamy gotowy. Tak więc można powiedzieć, że jest to ulubiony przepon rzutowy Janka, który się bardzo fajnie sprawdza. No. Taki dość mocno kombinowany, ale też można go robić sobie. Ale... Znaczy on wygląda skomplikowanego, ale nie jest. Bardzo proste, no co, no, pozycjoner nakładamy, rurkę, stoper, koniec. Najważniejsze, że jest skuteczny. No i tyle, no i ten przepon mamy gotowy. No i dobra, myślę, w takim razie. No. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie przeponów Janka, wpisujcie w komentarzach, jakie chcielibyście zobaczyć, czy do wywózki, czy może inne do rzutu, czy może do popapa, chociaż Janek raczej na popapy nie łowi, ale... Jest możliwość zrobienia takiego samego przyponu, to popapa. Wystarczy tylko, że weźmiemy troszkę inny uchwyt. Jeżeli tu będzie kółeczko, które będzie nam łączyło i wtedy nam się ten przegód zrobi, wtedy też... Zrobimy może taki przypomnę. Zrobimy, na pewno go pokażemy. Ale chodzi o to, żeby ludzie wpisywali w komentarzach to, co chcieliby, żeby się po prostu ukręcił, zobaczył. I wtedy pokażemy wam, jak Janek to po prostu robi. Dziękujemy i do zobaczenia. About you, my feelings.
pokazać, bo ja ci muszę światło włączyć. Już poszło. Jeszcze tu jest takie... Czekaj. Już? I już jedziemy. I gasić, tak? Może zgasić, może zapalono. No tak, noc kolejna, znaczy... Może nie kolejna, ale ta noc dzisiejsza jest fatalna. Może nie pod względem ryby akurat. Jedna ryba. Nie da mi pospać Ali. Jedna ryba, niestety muszę pokazać, że o. Jedna ryba. I to ładna ryba, naprawdę piękna. Jeszcze nie zważona, jeszcze... Jeszcze nie ten. Jeszcze do zrobienia. A tu kolejne branie. Dzisiaj wędki z bliska śpią. Wędki z daleka jadą. Jedna a tak, faktycznie, to dwie z daleka. Dwie z daleka. Czyli ta po jednej naszej z daleka, a te dwie nasze wędki z bliska, no i fajnie. Jedna ryba z daleka, tam nie wiem, koło 14, nie? Może tamten mieć. No nie wiem, nie ważyliśmy tej ryby, nie zdążyliśmy, no bo nie było kiedy. W tej chwili jest kolejna ryba. No i czas znowu. Nie udało się nagrać tamtego brania w nocy, więc... Czy wieczorem no. W sumie, więc... Chociaż może tego... Strasznie pojechał w lewo. W lewą część żwirowni, muszę, mocno poszedł. Muszę coś powiedzieć. Adi, strasznie tak jakby zamglone było szkiełko. Pokaż. No jak pokazuje... Wiesz co, on ostrości... No. O, musi ostrość po prostu łapać, nie? Aha. Myślę, że trochę może troszeczkę... O, strzałówkę już mamy. Nie, ale to chyba nie będzie jakiś potwór, wiesz? Nie wiem, czy to jakiś może... No ale... Przykryty. O nie. Wcale nie mała ryba. Coś niesamowitego. Dublet taki. No co piękna ryba. No ja myślę, że na pewno jest powyżej dychy, spokojnie. Nie, dycha to na pewno jest. To na pewno, spokojnie powyżej dychy i... Dajesz radę. Postaram się go wrzucić. Hol za holem. Nie wiem, wsadziłem go? Jesteś. Tak? Jest. Nie, z drugiej strony. Wow. Jest. Dobra. Jest. Oto mamy dublecik. No i mamy dublecik. Pora nie jest co prawda odpowiednia, bo to chyba jest godzina, nie wiem, która, a chyba druga, czy któraś. O matko. I kiedy się wyspać? Nie ma spania. Nie ma spania. Nie ma spania. Tak. Ale dobra, ale chwileczkę, spokojnie, bo mam matę tutaj. Podejdę. O, na ręce to niestety dwie ryby. O matko. Sadzimy dwa, tak? Żeby im się nie stało. Tak, delikatnie. Powolutku. 16-12 kilo akurat te ryby, czyli razem 28 kilo. No nie jest mało. Na zawodach byłoby całkiem spoko. No, całkiem spoko. Tu musimy sobie troszkę... Czekaj, sekundkę, troszkę przyświecimy na nie. O tak. O, słyszeliśmy spław piękny, teraz słyszałeś go? No. Chodzą ryby tej nocy. Chodzą, piękne. Piękne, zobaczcie jaki grzbiety potężne. Muszę zgasić światło, bo u mnie coś tu chyba. O. Piękne ryby. Jeden odpływa delikatnie. I teraz ta szesnasteczka, dwunastka odpłynęła, teraz szesnasteczka. Jeszcze go przytrzymamy troszkę. Nie będzie miał, wiesz, traumy, bo są potraktowane naprawdę, o, delikatnie, patrz, odchodzi, spokojnie. Jeszcze w szoku. Idź młody. Jest, okej. No, obrobiliśmy się troszkę ryb. Ja się już obrał, ja zrobiłem jeden, zostawiam się już dwa zarzucie. Generalnie Jasiu nocną jest torpedą. No i pozarzucane. Nie ma wielkiej gry, trzeba zarzucać. Trzy wędki mamy już w tej chwili na stojakach, czwartą Adi. Puszcza w obieg. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Noc jeszcze cała przed nami.
Żyłki sprawdzamy, jak idą. No i co? Azymut na drzewka? Chwilę będziemy czekać. No, azymut mamy tam na drugiej stronie. Odległość zaznaczona. Musieli wpieprzyć do wody, bo tutaj... No, no. Kąpiel o tej porze. Poszło. Wow. Dobrze zaznaczyłem po żyłkach. Wiesz jak? Mówię, czy dobrze zaznaczyłem po żyłkach. No, zaraz poświecimy, zaświecimy, zobaczymy jak żyłki idą. Szybko ułoży. No. O. Nie wiem, czy coś widać, ale żyłki są. Litera? Lepiej chyba nie mogło być, według mnie. Nic dodać, nic ująć. No myślę, że nie będziemy długo czekać na kolejne branie, ale co zrobić? No, musimy się chociaż chwilę zdrzemnąć. Może uda nam się. Jak sądzisz, Żadi? Ile śpimy? Godzinkę? O kurde. Nie damy rady, co? Godzinę? Mam nadzieję, że może troszkę dłużej. No to super by było, gdyby było dłużej. Zawsze trzeba każdy sprawdzić. Tak, wszystko sprawdzone. Każdy detal to bardzo ważne, bo to w nocy różnie bywa. Każda żyłka, każdy kowrotek. Wszystko gra. Każdy hamulec. To co? Mówisz dobranoc? Go. Okej. Okay. Mamy. Pokażemy wam bardzo ciekawy patent, który wymyślił Jasiu, patenciarz. Naczelny ze Śląska, karpiowy. Ale to jest rzecz, która bardzo często po prostu dzieje się karpiarzom w spombach, nie? Czyli co? Leci, trzeba mieć. Znaczy pęka tam sprężyna. To łamie się jedna z tych sprężyn, albo w ogóle się łamie. Nie? I... No i w zasadzie potem to ona się nie otwiera tak za bardzo. Dokładnie. W związku z tym, na szybko i z rzeczy, które akurat ma pod ręką, czyli tam skrętnik, uchwytnik i tak dalej, przewróciłem takie dwa otworki, jeden tak, drugi. Pokażemy tu bardziej. To są otwory na tych lotkach tak naprawdę, tak, na lotkach zrobiłem dwa otwory wiertelkiem do kulek. Pokaż mi jeszcze tak w ten sposób, nie? Żeby tak, wywierciłem dwa otworki. Wszyscy zobaczyli. To w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, co ja się wymyśliłem na zasiadce. To są agrawki. To są agrawki nasze połączone z skrętnikami. I połączone wszystko jest tak gumką. Taką. Gumką recepturką albo jakąś taką gumką, która się rozciąga. No i w tej chwili, o. Wszystko ładnie się zamyka. Czekaj. Otwiera o, pokaż jeszcze raz. Pyk. Zobaczcie, jak fajnie się otwiera. Otwiera się. Janek wymyślił patencik, który tak naprawdę ratuje spomba, nie? Tak, no i gumkę możemy od czasu do czasu wymienić, bo na pewno nie będzie tak trwała jak sprężyna, ale... Ale bardzo fajny sposób. No. Dokładnie, no po prostu jest to sposób, jak sobie radzić nad wodą, kiedy spomb wam siądzie. Bardzo ciekawe, no mnie to zaintrygowało. Ale Janek wszędzie ma takie gadżety, patenty, więc... Zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda. No i to jest taki prosta porada spombowa od Jasia. I koniec. Dziękuję. To może od początku zaczniemy, nie? Znajdujemy się na żwirowni u Jasia. Dostałem zaproszenie. Już się umawialiśmy dawno na tą wodę. Jasiu nie chciał mnie zabrać, tak naprawdę zapłaciłem mu 2 miliony złotych, żeby tu przyjechać. Wiecie, ma się te czarne zarobki. A tak naprawdę to Jasiu, nie wiem, czy chciał sobie ze mną posiedzieć, czy może się przy mnie odmładza, a może chciał mnie pobić karpiowo, a może nie wiem, co chciał zrobić. Ale w każdym razie siedzimy od 3 dni, czy 2? Trzeci dzień. Poniedziałek, wtorek, dzisiaj środa. Środa, trzeci dzień. Trzeci dzień siedzimy, czyli w sumie 2 doby. I efekty są niezłe. No ale trafiliśmy też na pogodę dobrą, bo akurat dostaliśmy taki we wtorek, poniedziałek był taki dosyć kiepski, nie? Ale we wtorek dostaliśmy taki wiatr. W naszym kierunku. Może zaczniemy od początku, nie? Ogólnie jak... W ogóle Jasiu strasznie mocno zna tą wodę i w zasadzie wszystko, co powiedział, to się sprawdza z dokładnością stuprocentową. Do jednego brania. Dokładnie. Po prostu Jasiu powiedział, że wieje na bok, nie będzie brań. Pierwszy dzień taki mieliśmy, były leszcze, Małe karpie. Jakieś małe karpie.
wszystko to, co Jasiu powiedział, to się sprawdziło. No i dostał pechowy telefon, powiedział, że nic nie złowimy. Koniec. Tego nie mógł. Tego nie powiemy kto, ale pechowy telefon. No i tak to wyglądało. I kiedy mieliśmy? Kiedy była ta pierwsza? Przełom chyba nastąpił wtedy, jak wiatr zaczął wiać, i tak po 2 godzinach tego wiatru. A ten wiatr zaczął nam wiać poniedziałek w nocy. A ja się wcześniej to sprawdził i mówił, że tak będzie, nie? Też centralnie tak się sprawdziło, nie? Poniedziałek w nocy zaczęło nam wiać i chyba pierwsze branie, o ile pamiętam dobrze, bo tych brań było naprawdę sporo, no. Także... Też dużo pustych mieliśmy, to też strasznie też, dziwne, no. Nie? Były jazda do kija podchodzimy. Były role, które po prostu nawet kołowrotek już stawał na sygnalizatorze, jechało, kij do góry pusto, nie? A nawet była taka sytuacja, że Adi podejrzewał, że tu chyba nie są karpie, tylko jakieś inne ryby, bo jedną kulkę, którą oskrobane, pocięte. Pocięta taka była, jakby ją ktoś nożem na krokodyle. Nie wiadomo, żółwie. Żółwie, piranie. Ale żółwie tu prawdopodobnie są. Co jeszcze? No nie wiadomo. No generalnie powinniśmy, wiesz, no i co? I kiedy, jaki był przełom? Bo ja nawet nie pamiętam, kiedy mieliśmy pierwszą rybę, jakąś taką. Chyba na tym prawym kiju z bliska pojechał ten 16,5, tak? To znaczy się to było jeszcze taka... Już też nie pamiętam dokładnie, też nie pamiętam. Ale taka sytuacja była, że... Tak, to był ten pierwszy z jedną łuską. Po 2-3 godzinach skróciliśmy dystans, to znaczy dwie wędki zostały tam na 100 metrach, 80-100. I tam było bardziej miękko, nie? Tam... Tak, a tutaj jest taka 30-40 metrów od brzegu, jest taki twardy blat. W ogóle sprawdzaliśmy dipperem, sądowaliśmy sobie na rzut. W ogóle świetna akcja, bo Jasiu też się strasznie zajarał tym dipperem. Można sobie rzucić, sprawdzić. No, to fajne w nim jest to, że on strasznie dokładnie wszystko pokazuje. I no właśnie na tej odległości, której ty mówisz, było takie pół metra wyjście, z nie wiem, 5-7 metrów to się ciągnęło i nagle znowu schodziło i tutaj zaraz do 2-2,20 chyba przy samym twoim brzegu, nie? I tam strasznie twarde dno i tam Janek właśnie też łowił. Zresztą miałeś tam 21... Kilo, tak? Karpia, nie? W tamtym tygodniu karpia, nie? Więc i to, co Janek powiedział, tutaj z bliska, nie? No i te pierwsze branie, tak, to była chyba ryba taka znacząca, to znaczy powyżej 15 kilo to była. 16,5, nie? 16,5. No dostał na imię jedno łuski. No, śliczna, naprawdę bardzo ładna. I co potem? No, potem jak to było, już nie pamiętam. Potem już się chyba ten worek tak rozwiązał i zaczęliśmy już... Trochę łowić po południu. Z tym, że już to były dalsze kije, nie? Te bliższe już przestały łowić, ten wiatr już centralnie, tak jak ty mówisz, ten północno-zachodni, taki pod kątem przyszedł. I tak jak Janek właśnie też powiedział, przyjdzie ten północno-zachodni, taki typowy, będzie nam tu wiało już tak pod kątem z tej głównej wody i te ryby się naprawdę zaczęły. No i to były ryby, potem 16, 12, 19. I przeplatano oczywiście tymi rybami takie 10, 8, 7. Cały czas te mniejsze ryby. No ale to Janek to nawet pewnie już widzieliście, albo wam pokażemy. Po prostu Janek takie w podbieraku wyczepia, no bo jak tutaj ma już takie ryby połowione, to rzeczywiście nie ma co się... za bardzo z nimi tam na matę przechodzić i jakoś z nimi bawić, nie? I przyszła ta noc. I przyszła noc i to były chyba 4 brania, tak? Takie... 4 brania i przepiękne 2-3 ryby, bo była ta 16 jedna i w tym samym czasie na drugim kilu był dublet, to była taka 10 czy 12, to nie ważyliśmy. 19,5. Potem 19,5 i 18,600 nad ranem. Tak, nad ranem. No. Tak, już jasno było. Tak, dokładnie. Także te 2 ryby. No i... Potem rano całkiem o świcie jeszcze miałem 2 takie, też takie 7, 8. No. Ale jest sportowca długiego, tak, nie? Tak, i w tej chwili... Niesamowicie silne ryby. No. Masakra. Są tam chyba jakieś hole są nagrane, to tam nie widać. Mhm. Sporo mamy nagrane. I co więcej? Więcej potem chyba rano, po porannej tej sesji tych 2 ryb, chyba potem jakieś leszcze budziły, nie dały nam dospać. Niesamowicie, to jest też... Jesteśmy niewyspani w ogóle, bo nie dało się dospać. W ogóle nie dało się spać, ja nawet jeden kij już nie zarzucałem, tylko... kimę, bo byłem zdechły. I też właśnie Jasiu tutaj fajną rzecz zauważył i to też może wam się przydać, chociaż może nie na każdej wodzie. Jak tylko tutaj tak jest, jak wchodzą tylko małe ryby, bądź małe karpie, mamy branie albo leszcze, nie ma w ogóle dużych ryb, nie? Nie ma. Nie ma dużych ryb. Wtedy nie ma. Po prostu te brania się jakby albo kończą, czy te ryby, nie wiem, czy one są tak ostrożne, nie mam zielonego pojęcia. Teorii może być wiele, ale tutaj tak jest, nie? I nagle jeden kij bierze mały, drugi, jeden znowu ten sam. Na przemian. A jak się to ucina? I właśnie teraz tak jest. Już od 2-3 godzin nie ma. 2-3 godzin nie ma żadnego brania, to znaczy jest dobrze. Podejrzewam, że tylko kwestia czasu, aż pojedzie. No. I znowu zaczęło, wiesz, bo... No już teraz nie wieje tak mocno i taki wiatr troszkę taki zmienny, ale nadal jest ten wiatr, jest dobry. Bo kiedy on przestał tak na wiatr? Noc chyba, przez wieczór wczoraj i całą noc wiał tak pod kątem, już wywiał nam źle. A teraz znowu się obrócił, a dzisiaj miało być właśnie też źle. A obrócił się na dobry, nie? Ale jest dobry.
Podsypaliśmy, sypiemy. Właśnie, ile wysypaliśmy towaru? No bo dużo, ja bym powiedział. Ja wiem, czy tak dużo. No kulek, to tak no, ale, poszło no, ale, mało. No. Ale w sumie złowiliśmy tu w sumie nie około 15-20 karpi, w sumie razem no. tych karpi. No to ileś tego towaru na, wiadomo ile tych ryb tam żeruje, no to nie jest chyba za wiele. W sumie, ja wiem, może wiaderko całe jedno poszło, czyli z 5-6 kilo, więcej nie było na pewno. U ciebie, no ja to też więcej, ja to sporo wysypałem. No ja więcej nie na pewno. Po pół wiadra jedno, tylko że ja miałem mniejsze kulki, Janek miał, w ogóle to jest też ciekawe, bo Janek łowi, sam sobie robi kulki, oczywiście wielu z was pewnie, wiele osób pewnie go zna i oczywiście o tym wie, ale młodsza część widowni, może niekoniecznie, Janek, nie wiem, ile robisz lat kulki? Za 30, 40? Tak, jak nie łowię karpie, bo no. zawsze robiłem kulki, bo kiedyś ich nie było. Czyli tyle, ile ja nawet nie żyję, a i pewnie podejrzewam, połowa widzów nawet tyle nie żyje. Więc Janek ma niesamowitą wiedzę, zresztą byliśmy u niego w garażu. To pewnie pokażemy na końcu filmu, on tam ma niesamowitą produkcję. Znaczy nie, to jest taka produkta tylko dla mnie, bo no, nie ale, specjalnie no, nikomu na właśnie dlatego czasami, dla mnie to jest niesamowite, bo robisz to dla siebie, tylko, nie? Tylko dla siebie, tak. Taka domowa produkcja i taka naprawdę oldschoolowa, Janek ma tam wszystko przygotowane, mega zdjęcia karpi wiszą na ścianach, bardzo fajny klimat. No i ty masz kulki, które w ile godzin się rozpuszczają? No to zależy od temperatury wody, no bo w zasadzie te kulki, które tutaj używamy... A tu mamy 21 stopni temperatury wody. Tak, ale tu by, one były robione w zasadzie na wiosnę, kiedy woda miała 12, czyli wtedy 10-12 godzin spokojnie ta kulka wytrzymała. W tej chwili, jeżeli nie ma drobnicy na dnie, to w tej chwili ja bym myślał 6-8 godzin. I tak co 6-8 godzin te zestawy ja wymieniam. Kulki są twarde, bez konserwantów w ogóle robię, bez niczego. Janek ma na kamień wysuszone kalki. No kamienie muszę je wiercić, bo praktycznie nie idzie przebić. Nie? Składników nie będziemy zdradzali. Ale momentalnie się, już po pół godzinie zaczynają pracować. To jest taki pyłek, kulki. One jakby taka po prostu obtoczka z nich chodzi. Tak jak ja łowię na te kulki Nesha Kulturt, to mniej więcej Janek ma to samo u siebie, tylko u niego po prostu cała ta kulka schodzi. Cała, nie? Cała, i to jest bardzo fajne, aż takie szybkie łowienie. Nie? Tak jak ty tu mówisz, że nas przyjeżdżasz na kilka godzin. Tak, ja i masz świetne tu... wyniki, nie? No, tak. Ja widziałem te kulki, już kiedyś mi je pokazywałeś, no są zajebiste. Nie? Bardzo fajny towar. Masz też duże takie robisz, które są nierozpuszczalne. No właśnie fajnie, masz różny taki przekrój tych kulek sobie robisz i na szybkie wypady, pach, pach. Zresztą nawet to widać, ty masz pierwszy zaraz brania tych mniejszych ryb, po prostu widać, że ta kulka od razu daje mega sygnał, że po prostu jest tu coś i one przypływają i gryzą. Jest bardzo ciekawe. I też różne smaki robisz, nie? Bo tam tak, miałeś różne. Ale generalnie skupiłem się na krylu i na squidzie, nie? Czasami to jeszcze przełamuje czymś, ale generalnie te dwa tak jakby królują w tym. Takie bardziej śmierdzące, nie? Tak. Ale ten squid masz zajebistego, nie? Już parę razy go miałem, to fajny jest ten squidzik. No i tak to wyglądało. No generalnie spędziliśmy tutaj właśnie dwie doby. No, Janek dzisiaj pojedzie do domu, ja jutro. Ja około 5 pojadę, podejrzewam, że jeszcze do 5 na pewno się coś wydarzy. No a ty co? Boże zostaniesz. Ciało, no Boże ciało się zacznie, będą koszenie trawy, dużo ludzi. To znaczy dzisiaj powinno być, ale już tak jutro się najadą. Dzisiaj i no, jutro. Ja się zwinę, jeżeli wcześniej rano i tyle, nie? Nie będę. No, to bardzo. Nie będę siedział długo. Jeżeli będzie przez całą noc pracował, to też ci się nie będzie chciało potem, wiesz. To najwyżej się, wiesz, ułożysz. O ile będę. No, ale ten wiatr jest taki. Przy tym wietrze będą, na pewno będą dalej. No i trzeba zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie wiem, czy mówiliśmy, że to jest woda rzutowa, nie? Tak, rzutowa. Woda jest rzutowa, łowimy na około 90 metrze. No, a tak gdzieś. Między 80 a 100 metrów, mówię, na tym obszarze. Tak, na tym obszarze. Mówimy o tym oczywiście dalszym, ten bliższy, wcześniej wam powiedzieliśmy, ten twardy. No i tam też są takie twardsze place, miększe place. Czasem trafiamy, czasem nie trafiamy. Branie mamy i z tego, więc to jest... Także tak, no nie, aż tak punktowo nie łowimy, tak żeby dokładnie, tak. Precyzyjnie... Ale nawet nie chcieliśmy. Podjęliśmy sobie tak właśnie, że chcemy dosyć w różnych szeroko, miejscach, różnych tak. miejscach. Czyli można powiedzieć, taka strategia inna niż większość ludzi, bo przeważnie sobie ludzie odmierzają na pałąkach. W punkt kładą zestawy, a może tutaj właśnie to było to i nie trzeba było kłaść w punkt tych zestawów, tylko właśnie je rozstrzelić. Sypaliśmy zarówno kobrą, jak i rakietami. Rakiet porwaliśmy oczywiście, nawet ja przed chwilą, Janek też. Ale wyciągnęliśmy. Wyciągnęliśmy oprócz jednej, twoja chyba jedna ta biała, jedna poszła, biała poszła. Więc jak ktoś znajdzie, to temu taka fajnie przerobiona charakterystycznie, widzieliście, to jest Janka, nie? Jak oddacie, to wam drugą da z podpisem. No. No i tak to wygląda, ale fajnie. Ja generalnie bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, że można sobie łowić rzutowo właśnie w ten sposób i tak naprawdę duże ryby, no bo tutaj mieliśmy i 18600 i 19,5 i to tam 16, tak się, no nie wiem już, ale świetna akcja, nie? No nie, no. A ta jedna ryba, co w ogóle jej nie obstawialiśmy, myśleliśmy, że ma za 14 kilo, niesamowita akcja. Przyciągnąłem może tą rybę, nie wiem, w minutę do brzegu? A ona dopiero zaczęła, tutaj poczęła ten ruf i dopiero zaczęła robić jazdę. Ja myślałem, że ciągnę karpia z 4-3 kilo, nie? Ale te większe, i to też Janek tutaj wcześniej to mówił, jak tylko jest branie większej ryby, rzeczywiście ta ryba kieruje się w prawo, no, i tam. Nie ma tupni, tylko jest...
I potem poznać, nie? W prawo idą duże ryby, w lewo idą małe. A tak te było. Najmniejsze nie odchodzą na boki, idą no. Środkiem. Tak, to beskity, no. No. Czasem może któryś już przy brzegu gdzieś tam w lewo się nie, smyknie, ale... generalnie na tej odległości ale wraca, no. W prawo odchodzi ta ryba większa. Także jak już w lewo mi odchodzi, no to tak mówię, nie za wielka. Fajnie, fajna woda, nie? Fajnie, że można sobie rzutowo w ten sposób połowić. Ty akurat tutaj mówiłeś kariudo kijami trzyfuntowymi, ja machasz nimi niesamowicie. To jest dwunastka czy trzynastka? Dwunastka. Dwunastka. Ja trzynastek nie używam, to dla mnie jest troszkę no, to za długi. Ja uważam krótkie kije. Poza tym no nie jest tu jakaś taka wymagająca odległość, bo równie dobrze mieliśmy brania na 40 metrach, bo chyba tych brań było bardzo porównalnie i na tej dużej odległości, tylko ze względu na ten wiatr. Większe ryby dalej nie mieliśmy, ale tak w porównaniu to tak, no. Mniej więcej to samo wyszło. No ale no to z momentką bardzo fajnie rzucasz, nie? I punktowo trafiasz. I druga fajna rzecz właśnie, bo Janek na lentusach ma porobione gumy. Tego chyba w ogóle nigdzie nie pokazywaliśmy, nie? Niby taka stara rzecz, no bo o tym się kiedyś mówiło. Kiedyś to w ogóle Przemek pokazywał chyba w filmie, a tak naprawdę ja tego jeszcze nie widziałem, więc może warto by osobom niektórym pokazać tutaj, nie? Jak to wygląda, czy sprawdzę tylko czy mikroport nam się działa. No, powinna to nagrywać jeszcze. Ale to by trzeba było od początku wszystko pokazać. A niekoniecznie, bo... wystarczy, że wiesz, po prostu nawet przy kołowrotku, no bo co? No to jest dętka rowerowa przecięta po prostu, ile tam jest, 2 cm? No, pierścień gumowy jest, blokuje żyłkę przed... Ale po co w ogóle tak robisz, nie? No po to robię, że ta woda daje nam takie dwie rzeczy. Pierwsze daje, że na przykład jak łowię punktowo, czasami tak jest, że nie ma wiatru, nie ma nic i wtedy trzeba bardzo punktowo niedużo nęcić, bo te ryby nie żerują. I wtedy łowię dokładnie na punkt, więc odmierzam na rakiecie identyczną odległość jak na tym, gumą zabezpieczam, także mam dwie odległości. Przy rzucie spada. Poza tym ciężar... No ale wiele osób teraz powie, a no bo ja sobie mogę na klipsie zaczepić, bo ja mam klips. No tak, ale na klipsie jak zaczepić to co, no to potem byś musiał za każdym razem z klipsa ściągać. No właśnie. I co, i ten. Ewentualnie markera dowiązywasz, które się nieraz przesuwają no, albo się może, ścierają. Ale tu jest jeszcze jeden plus. I słuchajcie tu jest tylko 2 metry. Są, tak jak mówisz, tutaj ten dno jest miękkie i przy gumie ja tą impet tego ciężarka, który wpada do wody, jestem w stanie wyhamować, bo w ostatniej fazie lotu podnoszę kij do góry. Czyli on nie wpada na ostro, nie, tylko się hamuje i opada, nie? Ja go na kiju po prostu łapię go w powietrzu i go opadam. Także wówczas nawet jak jest miękko, to ten ciężarek nie zapada mi się tak głęboko. Tak, to jest plus tej gumy. Bardzo fajny, prosty patent, tani jak... Kupicie jedną dętkę, będziecie mieli do końca życia generalnie, chyba że wam wsparcie. A jeszcze jest taka sytuacja, że ktoś by powiedział, że co jak ryba weźmie. Dokładnie. Nic się nie dzieje, dlatego że ryba zroluje tą gumę, ta guma po prostu spadnie. Ona jak wyjedzie, to ta guma spadnie. No z tym, że musimy tą odległość mieć gdzieś naznaczoną i mam akurat tutaj już namiar na tych drzewach. No ale to ludzie właśnie sobie mierzą, jakby tu chodzi no, o tego klipsa. Niektórzy to mierzą, no ja to akurat mam na drzewach, bo już tak dodatkowych pałąków nie włożę. No i tyle. Bardzo fajny patent. I teraz dzwoni? Zobaczymy, czy nie dzwoni. Czy pechowy telefon? Lepiej nie odbieraj. Nie, to jakiś telefon. Pewnie chcą jakąś promocję, abonament, czy coś tam wcisnąć. Więc bardzo fajna rzecz, bardzo fajny patent, który myślę, że wielu z was może sobie wykorzystać i jeszcze, używać. No, jeszcze jest taka sytuacja, na przykład, jeżeli łowimy gdzieś dokładnie pod trzcinami. I żeby, to jest zajebiste, nie? Pod drugim brzegiem na przykład. Żeby nie przerzucić, żeby nie rzucić ściny, odmierzymy i dokładnie wówczas też super. No. Bo wtedy za każdym razem mówimy w pewnej odległości i tak dalej. W nocy tak samo, nie? W nocy nie widzisz jak rzucasz, jaką odległość, a tu na gumie wiesz, że jest, dochodzi do gumy, jest odległość, na której chcesz łowić i czy przeszkody są jakieś, czy coś. No generalnie możesz fajnie regulować sobie odległość. Na niby taki banał, a myślę, że wiele osób na ja pewno łowię bardzo długo, no to ja odkąd cię znam, to ty na to zawsze łowisz. No. Nawet jak w tej chwili nawet specjalnie żeśmy się tam nie trudzili, żeby łowić, ale gumy tak jak są na stałe, a czas od czasu trzeba je ściągnąć, żeby się nie, bo one tam potrafią troszkę tak jakby ty puszczać i ta żyłka może osłabić żyłkę w tym miejscu, nie, bo ona tam ma jakieś tam chemię, ale generalnie... Mówimy na żyłki 35. 35, tak. Ja tutaj... Spoko do tej odległości, no. Dorzucamy, nie ma najmniejszego problemu. I ryby są silne, no nie ma co używać 30, bo... Tylko prawdziwą 35. My akurat używamy naszych... Śmiesznie to wygląda, bo są biało-czerwone barwy, jak Polska. Janek ma terytory krystala, powlekany fluorokarbonem, ja mam zwykłą terytorkę, troszkę większą. I jedna i druga bardzo fajnie nam lata, tylko że Janek ma zrobioną strzałówkę z plecionki, ja mam normalną naszą tego terytory Shock Leader. Bardzo fajnie latają. Zresztą nawet pokażemy, bo to bardzo ładnie wygląda. Fotki robiliśmy. Ja akurat łowię kijami fineliner'ami, one są troszkę większe, troszkę bliżej nimi się rzuca. Ale myślę, że jakbym 3,5 założył, to można było dalej. No ale nie ma takiej potrzeby, nie? Ma potrzeby, nie? Jest frajda, niesamowita z holu, no zobaczycie jak te kije wszystkie chodzą, nie? To jest coś pięknego.
No i co? W zasadzie chyba tyle, co moglibyśmy wam powiedzieć. No, czekamy. Jak się coś wydarzy, to no, jeszcze oczywiście... Ale bez kitu, jest strasznie długa przerwa teraz między tym. No, no nie, no ale jest godzina, która jest. Masz taki... No, no właśnie, nie mam... Że... Ja ci powiem, no, że... Mam. Już ja mam, zaraz ci powiem. Nie, no jest godzina za 21, to ja tu przyjeżdżam na ryby o pierwszej. I Janek mówił, o 16, 17 branie, nawet mieliśmy taką sytuację przed przyjazdem tutaj, dzwoniłem do Janka, rozmawialiśmy sobie, tutaj sobie miejscówkę jeszcze szykował i mówi, o, zaraz będzie branie, nie, bo jest 30 po, to pewnie zaraz pojedzie. Rozmawiamy może za 2-3 minuty, pip, 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 rola, nie? Ale piękną rybę miałeś, co, wtedy? Piękno, no, ale wypiła mi się niestety, no, zdarzają się wypięcia jak... Każdy spina ryby, to nie ma ludzi, którzy nie spinają ryb, każda woda jest inna, tu się łowi też rzutowo. No ale to niesamowite, te ryby po prostu zaraz po braniu, to tak, czuć, że jest duża ryba, jest po prostu, on pyk i full, powolna lokomotywka, on sobie jedzie. Niesamowite, nie? To ten 19,5 tak miał, nie? Od razu, ja od razu powiedziałem, daleka, duża ryba, nie? Zero kopnięć, niczego, tylko obrany prawy kierunek, jadę na środek, wody mam w dupie i koniec, nie? I pojechał. A tu to jest dość wąsko, więc jeszcze musiałem z prawej strony go ściągać, ale... Dałeś radę. W ogóle tutaj z tego miejsca Janek tutaj miał rybę 30 kilo, więc... Tak, dokładnie z tego miejsca dwa razy 30. Dwa razy 30, nie? No. Niesamowite, naprawdę, nie? To jest coś pięknego tutaj holować. One są tak silne, one czują ten rów tutaj przy brzegu. Jest taki właśnie rów, bo mówiliśmy na 2,20. Trzymają się go, kleją i nieraz 10 minut, nie? No, no. Stoisz. Ty miałeś tu chyba nawet półgodzinne, nie? Takiej wielkiej, tak, długiej ryby. No, są takie podłużne jeszcze sportowce, nie? Niesamowite. No to pół godziny, no 40 minut dokładnie. To było niesamowite. No nie mogłem tej ryby podnieść do góry. To taka silna ryba była, że... Ale nie wszystkie te ryby, bo jak zauważyłeś, niektóre ryby idą takie... Tak, ale niektóre taka 14, 15 też niesamowicie mocna. No to jest niesamowite. A 26 w tamtym roku, co kolega złowił, to tak szła, on do końca nie wiedział, że ma taką dużą ryba. Nieświadoma ryba pewnie. A 26 kilo. No. Dobra, no czekamy. Ja myślę, że pierwsza godzina to jest taka godzina, że na pewno jeszcze przez godzinę, półtorej nie będzie żadnych brań. Ale i to dobrze, bo możemy chyba trochę odpocząć, bo... No, może się nawet na chwilę położyć. Nie, ty będę mnie zasiesz. No, nie zasnę raczej, no. No zobaczymy, nie? Kulki świeże pojechały do wody. Ty masz te rozpuszczalne? Tak. Teraz? Na noc Janek zakłada zwykłe, nie? No, żeby wiadomo. Znaczy też takie podobne robione. Też chodzą, ale wytrzymują po prostu. Inną techniką robione. Tamte są takie tradycyjnie są parowane, a te rozpuszczalne są trochę inaczej robione. No nie są parowane. No i to jest właśnie to, nie? No nic, zobaczymy. Może coś jeszcze przyciśnie. Ja mam taką delikatną nadzieję, że coś nam się uda jeszcze dzisiaj nagrać. Jeszcze trening musimy zrobić przed WCC. Pojedziemy na jakąś dużą wodę. Mamy tak to w planie. To na pewno też nagramy, nie? No. Mamy w planach jedną zaporóweczkę, no ale wiecie, jak jest na zaporówce, nie? No różnie bywa. Możemy robić 2-3 podejścia, a ja też nie mam jakoś tutaj mega blisko, no trzeba pół Polski walnąć. No ale postaramy się to nagrać, postaramy się wam to pokazać. No i jak tam byśmy to nagrali, to co chcemy nagrać, to byłoby zajebiście. No. A plany są duże, ale zobaczymy. I oczekiwania też, woda potencjał ma olbrzymi. Są tam naprawdę ryby, tam połowione są amury takie po 30, 35, 39. No to jest, właśnie to chciałem wam powiedzieć, że chcieliśmy zrobić wam taką małą niespodziankę i po prostu nagrać coś innego, może właśnie jakiś materiał amurowy. Bardziej, że Janek ma tam fajne miejsca namierzone i można się na to skupić się jakby na tej rybie, oczywiście karpie też, ale jest szansa też duża na fajnego amura. Jeszcze towar dochodzi, bo widziałeś za garażem, tam mam ten towar, który tam ferbentuje. O, o jest pierwszy opad, ale to jest... To jest, wiemy co to jest. To jest zły chyba znak. Nie? Zły znak. Dobrze, że na twoim kiju. Wiemy co to jest. No to. Kulki 24 rozpuszczalne. No w tej chwili ta kulka już na pewno ma 12 mm, nie więcej. No to już teraz. I dlatego przytulił się kolega. Dzisiaj już ze 3-4 leszcze mieliśmy, nie? No. Lepiej, ja miałem 3. Ty miałeś ze 2. I teraz masz na pewno następne. I, no, i tak stanie i w tej chwili tak wydaje się, on będzie tam siedział. Hanger poszedł trochę do dołu, no i stoi. I on stanie i się nie... I tak za 5 minut potrafi się... I, ale podnieś... taki leszcz, nie? No. Takie te leszczyki małe, nie? A ja dzisiaj jednego za grzbiet złapałem. Nie wiem, jak on, nie wiem co on robił, jak on to robił, ale za grzbiet się złapał. Nie mam żadnego pojęcia. No, a co jeszcze moglibyśmy... A, moglibyśmy jeszcze o rakietach powiedzieć, ja może... bo... Co? Ja może wyciągnę tą metkę, zobaczymy co tam się stało. Czy ten lecz tak jest? To poczekaj, powiemy jeszcze tym, powiemy jeszcze o rakiecie, co? Bo pewnie sporo osób by się, wiesz, pytało, poza tym pokazywaliśmy jak sypiemy. To ty miałeś, jaką miałeś plecionkę główną na rakiecie?
Bo strzałówki używamy... 16. Strzałówki używamy obaj 32-35 mm Octabraid, a nas, widzisz, akurat różnica taka pomiędzy tymi strzałówkami u Janka jest, że on jak używa plecionki, zawsze trafia w to samo miejsce. Ja akurat miałem żyłkę, chyba żyłkę 25, ale strzałówkę z plecionki, zawsze ta żyłka gdzieś delikatnie mi się rozciągnie, ja tam plus minus nęciłem, no. Tak. Ale akurat tutaj mówię, no akurat tutaj nam to nie przeszkadzało, ale jeżeli chcecie łowić bardzo punktowo, no to oczywiście moim zdaniem lepsza plecionka. Jest plecionka na gumę, bo plecionka się nie rozciąga i zawsze jak macie na klipsie, czy tak jak Janek na gumie, czy nie wiem... Nie, plecionkę też mam na klipsie, bo na klipsie, przy gumie... Kawałek może wyjść, nie? Wyrzuca plecionkę. No bo ściska jest też inaczej, nie? I wyrzuca ją, po prostu jest taki, wiesz, zatrzymanie, rakieta jest ciężka. Ale to i... słyszycie, jaka ta cienka plecionka jest gumna i naprawdę się tego nie bójcie, ona świetnie leci, całe przeciążenie przejmuje strzałówka. A plecionka główna zawsze trafia w to samo miejsce. Poza tym nie stawia takiego oporu i po prostu leci, jakby sama leciała, jakby się zerwała. Nie? Cichutko schodzi, elegancko. Super. Więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. No i tam. Sprawdzę tego leszcza. Sprawdzę. Bo nie daje mi to spokoju. W takim razie do strzątka i mamy nadzieję do następnego branka. Albo zaraz nagramy, jak ja się wyjmuję leszcza. No, ale się zjarałem na rakę. Chyba jest. Tej kraj. Na pewno jest, czyli... Jest i ryba. Jest i ryba. No w końcu nie, samymi karpiami człowiek żyje. Kopię, ale idzie w lewo, to znaczy nie będzie dużo. Ale tak myślę, że tam z 20 ma. Dawaj go. Daj. Nie będę go pompował, wiesz. Zademonstruj go nam. Pojadę na tym... Na tej przekładni mocno. No nie. Chodź, pokaż. O. No nie. No i to jest. O. To jest właśnie to, co wam mówiliśmy, o. Nie? O. Proszę. Tak ma być. I kuleczka, o. Zobacz, pokaż kulkę, to była kulka 24. No. Pokaż. I w tej chwili ta kulka wygląda w ten sposób. O. Nawet widać było jak. Tak, trzymaj, tak. No i to w ogóle jest ten przypon, który pokazywaliśmy. Tak, mówię. O, zobaczcie, jak ta kulka już się rozpuszczała, jak ty nazywasz jeżyk, tak? No to tak się rozpuszcza, takie są tam komponenty, które tak pracują. Pokaż ciężarek, na jakie ciężarki jeszcze tutaj łowisz, bo ty takie dość specyficzne sobie wybierasz. To są te nasze takie trójkątne, ale z takimi płaskimi wypustkami, dzięki temu on się bardzo fajnie trzyma na dnie, nie? Ile tu masz gram, ile używasz? Setka. 100 gram. I tak to wygląda. No i dobra. Robimy zestaw, jedziemy dalej. Why after all this time, my feelings?
co to jest za rękawiczka? Normalna robocza. Zwykła. No i co? Ile? Wampirka. No ile płacisz za taką rękawiczkę? Nie wiem ile płacę. Złotówka, dwa złote? Podprowadzam żonie, jak ma na ogródek. No zawsze prawą. I proszę bardzo, Jasiu. Zawsze prawą. Jasiu taką rękawiczką właśnie sobie rzuca i rzuca. O, tutaj jeszcze widać tą gumę, która jest pod żyłeczką fajnie. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Ale jest falka trochę, więc zobaczymy, czy to doleci, ale... Miejmy nadzieję, że tak. No ja wtedy specyficznie, bo ja z boku rzucam, tak ja musimy tutaj miejsce. O. O, gdzie ta faza pętowa. O. I blokuje, nie? I guma poszła. No i luz wybieram teraz tylko i... Tak to wygląda. Czekamy. Na leszcza. No, oby nie. Tutaj odnośnie głębokości to tak jak widzicie naprzeciwko nas mniej więcej obszar jest 2-2,5 metra. Tam daleko jest dość miękko, miejscami twardo. Ile tam jest? 2 metry? Ile? No 2,20. 2,20. No, w granicach średnio 2,2 do 2,5 metra. I to tak idzie dość prosto. Tutaj wypłyca się nam na odgłości 40-50 metrów, to jest gdzieś mniej więcej ten pas. Tutaj z tego pasa też właśnie wybranie. Janek tu miał też karpę 21 kg. I tutaj blisko na 2,20 jest taki rów, tutaj żeby wam pokazać. Tak, tutaj przy nas, przy samym pomoście. Pięknie. I one tutaj, tak, one tutaj cały czas chodzą. Jeżdżą. Tak to właśnie wygląda. Miejscówka jest kozacko przygotowana. Teraz można sobie wyjść, ale wyobraźcie sobie, jak wcześniej tutaj były trzciny i trzeba było tutaj stać. No, z tego miejsca, troszkę, to... jak ryba w bok, lewo czy prawo szła, no robił się problem, a tak wychodzicie sobie tutaj na miejscówę i normalnie holujecie przy trzcinach z prawej czy tam lewej strony. No przeżyłem to przy tych większych rybach właśnie tu z tej strony, więc tak to wygląda. No niestety nie udało nam się nagrać holu, no bo ledwo co jesteśmy wybudzeni tak naprawdę, ale zobaczcie jaka piękna ryba, cudowny lampas. 18600. No niesamowita noc i ranek, ale łuska wielka, piękna. Postaram się go wam pokazać. Piękna ryba, niesamowity grubas. Teraz dla odmiany Candy Nut Crunch z citrusem. Cudowny, piękny lampas. No i co? Już nie mogę go trzymać. I działamy. Wypuszczamy go i jedziemy zaraz. Z towarem. Jedziemy z towarem, sypiemy. Ostatnia doba. Nie mam siły. Jak? Nie mam siły. Tak jeszcze przygotuję wodę. Nie wiadomo.
Oż ty Myślisz, że jak będzie dobrze? Myślę, że jak bym zdjął matki, to byśmy dopiero byśmy zrobili najwięcej wyświetleń na YouTubie karpiowym, ile by się tylko dało. No ale komentarze też mielibyśmy. Niepotrzebne byłyby kobiety ani inne rzeczy. No dobra, to trzeba zrobić takie, takie podsumowanie może. No, z racji tego, że ty dzisiaj wyjeżdżasz do domu i zostawiasz mnie to samego na pożarcie przez tego czarnego kota, który tu co wieczór odwiedza cię, tak, że nie będzie samotny, nie martw się. Ale to jest twój czarny kot tutaj miejscowy. Nie mam, ale stary, a tak serio. Teraz mogę się to, ale życie. Ja to był raj na ziemi, chociaż Boga nie znalazłem do dziś. No i tym oto właśnie sposobem idę na wpierdalać się do kajacy. To jest miska, która jest prawdziwym oldschoolem i to jest chyba nawet... Jak to się nazywa? Proszę cię, czy mógłbym... Jak to się nazywa? Czy mógłbym? Powiedz mi, jak się nazywa ten materiał? To jest... Jak to się nazywa? Zapomniałem. Skąd ją odwiedzisz? No nie, no to jest jak to? To się wypala. Glina? Nie, no chyba nie. No z czego to jest? A ja wiem z czego. No szkło to nie jest. No szkło nie jest, to jest taki, wiesz, można... Zapomniałem. No... Można uderzyć. Właśnie, jak ktoś głupie pytania dobra, zadaje, to ja się w głowę. Dobrze, przeszkadzamy Jasiowi w konsumpcji, więc... A Jasiu jest głodny, jak jest głodny, to jest zły, jak jest zły, to nie biorą, a jak nie biorą, to jest zły. Czekaj, nie porcelana. Co to jest? To się nazywa jakoś. Ale miska zacna. Zakochałem się na amer w tym, co robię. Wiem, że w życiu nic innego już nie zrobię.